Siema, widzę was na VixPixelMenixu i dzisiaj recenzujemy Deadpool and Wolverine, czyli Deadpool 3. Recenzja jest w pełni, jak to nazwać, spontaniczna. Nie mam żadnego skryptu, tak sobie siadłem po obejrzeniu filmu i stwierdziłem, że coś nagram. W sensie recenzja. No to tak, byłem dzisiaj z kolegami, no i tak. Nie będę się rozgadywał, to będzie krótki materiał, także tak, humor. Był spoko, było dużo głupich żartów, było dużo żartów, które były spoko. Dużo fajnych cameosów. Oczywiście będą spoilery, żeby nie było. I tak już minęło chyba 15 dni od premiery, więc mogę na spokojnie gadać. No Wolverine, no wszyscy dobrze grali. Muzyka była ok, ale tylko te kawałki popularne. Soundtrack był słaby, bo nic z tego nie zapamiętałem. A dosłownie jest 5 godzin z kina, wyszedłem temu i już nie pamiętam żadnej melodii, nie licząc piosenek popularnych, więc wiecie, trochę słabo. Cameosy spoko, chociażby ten Blade był spoko. Tam jakaś Elektra i Pyro, w ogóle Pyro. Na początku nie wiedziałem, kto to do cholery jest, a potem się skapują. No Cybertooth, jak on tam miał. I wiele, wiele innych postaci. No Cassandra nie była cameosem, ale wiecie. No wiadomo, Wolverine, wstęp był ciekawy. Ci, którzy jeszcze nie byli, to polecam wam wpaść, bo naprawdę fajny film. Spoko, można się pośmiać. Fabuła. Fabuła się w ogóle nie klei. W sensie, nie rozumiem kilku rzeczy. W sensie, trochę jest to strasznie pogmatwane. Jakby twórcy sami nie rozumieli trochę, co robią. Po prostu to wszystko jest po to, żeby zrobić jakaś akcja była, jakieś cameosy i to tyle, wiecie. Więc fabuła tutaj, ta podstawowa fabuła ma sens, okej, okay. W sensie no jest jakaś podstawowa fabuła, okej, okay. Ale ta cała reszta to jest taka, typu ten jakiś, że jedna osoba z uniwersum umiera i z jednej linii czasowej i cała reszta linia czasowa umiera, to jest tak głupie, strasznie, to było akurat durne. Nie wiem, to tak jakby w MCU się kończyło, bo Tony Stark, ta ziemia 616, bo Tony Stark umarł. No kurde, głupie by to było, straszne. No co mogę powiedzieć, w ogóle nie było nikogo z nich w MCU, w sensie w tej linii czasowej, okej. Niby był to film MCU, więc tam nie było niektórych rzeczy, ale mimo wszystko nie było, kurde, żadnej sceny w MCU, nie licząc Tom z Happy'm, ale ja nawet nie wiem, kiedy to się działo, nie? W sensie, czy Deadpool się cofnął tym Cable'a urządzeniem, czy co? Nie wiem. Też fajny występ Chrisa Evansa jako Torchman, czy jak to tam, Człowiek Pochodnia. Okej, spoko się to oglądało, polecam każdemu, śmieszne. Chcę w IMAX-ie obejrzeć. No i dobra, to są takie moje, więc stwierdziłem, że sobie siądę na spokojnie, pogadam o tym filmie chwilę, żeby was nie zanudzać. Tu macie jakieś w tle sceny z trailerów. Także jak lubicie takie pierdołowate filmy, głupie komedie, to możecie wpadać. Jak lubicie Wolverina i Deadpoola, to samo. Poziom, myślę, że jedynka była lepszym filmem, lepszym z historią i w ogóle, w sensie tu też fajnie, że są te niektóre smutne momenty i w ogóle i takie podniosłe i w ogóle bla bla bla, ale niektóre sceny kompletnie się nie kleją, wiadomo, bo to jest głupia rozrywka ma być i po prostu tylko tyle, więc jako to działa. No jako taki film sam w sobie to tak średnio, ale jako ta rozrywka działa, więc polecam każdemu, sam byłem, no to wiem, co mówię. No, jedynka moim zdaniem pod tym względem fabularnym dużo lepiej działa, emocjonalnym i tak dalej, ale jednak lepiej mi się chyba trójkę oglądało. No wiadomo, wszystkie cameosy ten i tak dalej, Wolverine, no ale kurde, szczerze, jak to inaczej by wyglądało, jakby ten Wolverine się pojawił, jak jeszcze nie było Logana, nie? Jakby przed Loganem się pojawił, przed tym 2019-17, który to tam był rok, to by było lepiej, no ale już trudno, trochę, w sensie okej, grał i okej, to wykombinowali, żeby nie popsuć tamtego zakończenia, ale z drugiej strony trochę jednak mimo wszystko moim zdaniem to się zepsuło, aż tak mi się to nie podobało, że wrócił, ja bym już go zostawił i niech nie wraca, ale dobra, jak już wraca, to też zrobili to w miarę dobrym stylu. No i co mogę powiedzieć, no polecam każdemu, wpadajcie do kina, bo oglądajcie, bo pewnie niedługo będzie na Disneyu. No i żegnam się, krótka recenzja. Bardzo. Czy czegoś nie pominąłem? Paradox był spoko. W sensie śmieszny był. Kto tam? A, nie wiem, totalnie z dupy nagle te wszystkie Deadpoole wyszły pod koniec, jak się bili. To było strasznie głupie, bo oni niby z tej pustki wyszli, tak jak ten poprzedni z długimi włosami, ten co nie miał regeneracji.
ale to jest głupie, bo oni wszyscy nie byli zapomniani, no chyba, że byli, ale to też jest bez sensu, że ci wszyscy Deadpoolowie zostali zapomniani, z czego tam połowa to były dokładnie te same kostiumy, bo to widać. No ale wiadomo, wszystkich zrobić dokładnie zupełnie co innego to też jest trochę roboty. Ale nie no, to była głupia scena, ale przynajmniej była śmieszna, jakoś to tam też głupio to rozwiązali, ale no ale z tym jego ziomkiem, ale dobra no. Ja patrzę, co mi tu robi dźwięki, a to mój wiatrak. Dobra, no każdemu polecam, nie będę wchodził w spoilery, nie wiem, kto tam Thor jeszcze był, okej, ale tylko w krótkiej scence. No i tyle, no mam nadzieję, że wam się spodoba recenzja. Elu.